Jutro od 18 do 22 stopni i z dużych chmur mały deszcz. Aleksandra Kostka, czas na prognozę pogody. Jeśli ktoś z Państwa liczy na słońce, to najwięcej go będzie o poranku. Jednak już przed południem w regionach północnych zacznie się chmurzyć i może padać deszcz. Poza tym nie będzie zbyt ciepło, bo właśnie z północy spływa do nas ten chłód. W nocy sporo pogodnego nieba, jedynie od wybrzeża po Podlasie deszczowo. Temperatura nawet sprawiedliwa, od 9 do 13 stopni. A jutro? Od 18 do 22, ale chwilami będzie nam zimniej z powodu wiatru, najsilniejsze jego porywy na północy kraju. No i prognozy mówią o przelotnym deszczu. Gdzie dokładnie? Spójrzmy na mapy. Na Pomorzu i Wybrzeżu cały dzień z pogodą w kratkę. Jednak lokalnie będą miejsca, gdzie powinno być sucho. 19-21 stopni. Przelotny deszcz również na Kujawach. Z kolei Wielkopolska i Ziemia Lubuska suche, bez deszczu i do 22 stopni w najcieplejszym momencie dnia. 18-22 ma być na Śląsku i Opolszczyźnie i tutaj cały dzień bez opadów. Podobnie Małopolska i Podkarpacie, też od rana do wieczora pogodnie, jedynie Kielecczyzna z niewielkim deszczem, do 22 stopni w Rzeszowie. Od 19 do 21 przewidujemy dla Mazowsza i Lubelszczyzny rano ładnie, a potem tu i ówdzie przelotny deszcz. A przeważnie poniżej 20 stopni w Warmii, Mazury i Podlasie. Woda w jeziorach podobnie, około 19. Słaby deszcz niemal wszędzie i chwilami silniejszy wiatr. W środę i czwartek więcej słońca, ale nadal na północy i w Bieszczadach gdzieniegdzie popada deszcz. I dokładnie od czwartku z każdym dniem coraz cieplej. Do widzenia.